Dzień dobry, witam Państwa na portalu radomsko24.pl. Witam Państwa, witam dzisiaj mojego gościa, wiceprezes Polskiego Stronnictwa Ludowego w powiecie radomszczańskim, Wojciech Ślusarczyk. Witam serdecznie. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu. Dziękuję za przyjęcie zaproszenia na portal. Kurz wyborczy opadł. Jak by Pan skomentował to, co się wydarzyło? No, kurz wyborczy do końca chyba nie opadł w związku z faktem, że póki co mamy osobę desygnowaną do tworzenia rządu z ramienia partii, która nie ma większości, jak wiadomo, zawiązała się Nie ma większości, ale ma koalicja, większość. no powiedzmy, zawiązała się koalicja. Dzisiaj był pierwszy taki poważniejszy test w postaci wyboru marszałka Sejmu. Został nim pan Szymon Hołownia, więc jakby ten pierwszy test dla koalicji został I zdany. chyba wejdę panu w zdanie, chyba ta liczba posłów głosujących za Szymonem Hołownią, 265 głosów, to chyba jest najlepszym takim przykładem, że No, że coś się dzieje ktoś te wybory wygrał, i że wygrał. jeszcze ktoś, że tak powiem, przyłączył się do rydwanu zwycięzcy, prawda? Bo Właśnie. to się, te liczby troszkę się powiększyło, kilkanaście osób. Ja chciałbym zapytać, bo tak to określam, że bitwa została wygrana, ale nie wojna. Czy ten pozytywny wynik wyborów przełoży się, bo za 8 miesięcy mamy wybory samorządowe. Jak te wybory, pana zdaniem, będą teraz wyglądać? Zastanawiam się, bo tak naprawdę wójtów, którzy by deklarowali, wójtów w powiecie radomszczańskim, którzy by deklarowali przynależność do Prawa i Sprawiedliwości, to jest chyba tylko kilku w powiecie. Tak, generalnie czy się przełoży? No ja mam nadzieję, że się przełoży z korzyścią dla sił demokratycznych. Z całą pewnością byłoby nam trudniej startować w wyborach samorządowych, gdybyśmy przegrali te wybory parlamentarne. Jest to naturalne. Tak samo jak pewnie troszkę ciężej będzie PiS-owi w tej sytuacji. Bardzo dużo będzie zależało od tych kilku miesięcy, bo mówimy najprawdopodobniej o kwietniu, więc Tak. jest to pół roku, w trakcie których, o ile koalicji uda się załatwić kilka pilnych spraw, tych, które deklarowali, że się nimi zajmą na początek, bo wiadomo, że wszystkiego przez pół roku się nie da zrealizować, tym bardziej, że mamy w tej chwili od wyborów do takiego jakby realnego objęcia władzy przez nowy układ to ponad 2 miesiące, więc to jeszcze ten czas nam jakby został zmniejszony. Ja mam nadzieję, bo naprawdę przeczytałem od dechy do dechy umowę koalicyjną, że w sytuacji, jeżeli ją się w większości uda zrealizować, to będziemy żyć w lepszym kraju i z całą pewnością w bardziej demokratycznym. Gdy nagrywamy tą rozmowę, tą rozmowę nagrywamy w dniu, gdy odbyło się pierwsze posiedzenie Sejmu. Nie wiem, czy pan, ale ja oglądałem z uwagą wystąpienie prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Niestety z przykrością muszę stwierdzić, jako komentator lokalny polityki tutaj, że no niestety prezydent chyba z tych butów, pozytywnie mówiąc, pisowskich, niestety nie wyszedł. No, wydaje mi się, że nie wyszedł. Pierwszym takim jakby momentem, w którym pan prezydent mógł udowodnić swoją niezależność, niezależne myślenie, było desygnowanie do tworzenia rządu pana Donalda Tuska. W tym momencie miał pierwszą szansę, żeby wyjść jakby naprzeciw tej większości, która spowodowała, że rządzić będzie w Polsce koalicja. Zrobił to, czego ja się spodziewałem, powiem szczerze. Dla mnie nie było to Nie żadne odkleił się. zaskoczenie. Nie, wie pan, mnie wydaje się tak. Pan prezydent jest człowiekiem stosunkowo młodym. On zapewne ma jakieś swoje ambicje dosyć wysoko sięgające, bo ostatecznie był prezydentem Ale wie pan, dużego za te kraju. 20 miesięcy przestanie być prezydentem Przestanie być Rzeczypospolitej. prezydentem i wydaje mi się, że niestety nie ma dobrych notowań za granicą, co gwarantowałoby mu objęcie jakiegoś stosownego do jego ambicji stanowiska, więc on
być może będzie walczył o rząd dusz w PiSie, bo przecież pan prezes Kaczyński ma już wiek, jaki ma, jest w stanie, w jakim jest, a nie jest to stan najlepszy, więc trzeba będzie po prostu myśleć o schedzie po Kaczyńskim. Być może on zaplanował sobie, że będzie taką osobą, która będzie aspirowała, i w tej sytuacji nie chciał się narażać elektoratowi pisowskiemu i PiS-owi, co jest rzeczą zupełnie naturalną, bo gdyby desygnował Tuska, no to aleluja, jeśli chodzi o PiS. Dobrze, ale czy teraz wróćmy na nasze podwórko powiatu radomszczańskiego, czy macie, czy myślicie, czy macie już plan na wybory samorządowe? Plan na wybory samorządowe. Najważniejszą jakby dla nas w tej chwili kwestią to jest zebranie odpowiedniej grupy ludzi. Umówmy się ale na ludzi, poziomie... Ale pan mówi, czy kandydatów na... Kandydatów na radnych. Na radnych i na wójtów. No właśnie. Praktycznie w każdej gminie trwają już rozmowy od jakiegoś czasu. To nie jest tak, że myśmy czekali. Pan uczestniczy w tych rozmowach? Uczestniczę w tych rozmowach. Prawdopodobnie, podkreślam, prawdopodobnie będę odpowiedzialny na poziomie powiatu za wybory samorządowe. Powiem szczerze, że troszkę tak czekaliśmy do wyniku tych wyborów parlamentarnych. W chwili obecnej zaczynamy kampanię wyborczą bez żadnego czekania. Czasu jest naprawdę niewiele, bo pół roku. Najczęściej o tej porze mieliśmy już listę kandydatów. Prezes zarządu powiatowego, pan Stefan Koćwin, w ubiegłym tygodniu zwołał posiedzenie, na którym dał nam czas na przedstawienie kandydatów, głównie na razie właśnie, jeżeli chodzi o wójtów i o Radę Powiatu. Ale wy nie jesteście sami, bo oczywiście tu musicie współdziałać z koalicjantami. Panie redaktorze, nie wiem. Nie jest to jeszcze do końca ustalone. Czy takie mnie wydaje nie się, było? Nie. Na szczeblu my, a Polska 2050, rozmów nie było przynajmniej na naszym poziomie. Najpierw musi na poziomie lokalnym. Na poziomie lokalnym. Najpierw muszą być pewne ustalenia na poziomie krajowym, później schodzi to do województwa. Rozumiem. I województwo po prostu przyjmuje pewną linię postępowania. Ja powiem szczerze, że ja nawet w Radomsku nie bardzo wiedziałbym, z kim rozmawiać. To zadam pytanie teraz w innym kontekście. Czy wy jako Polskie Stronnictwo Ludowe w powiecie radomszczańskim macie swoich kandydatów na wójtów, na przykład na burmistrza Przedborza? Jeżeli chodzi o burmistrza Przedborza, w chwili obecnej jeszcze nie. Będziemy prowadzić rozmowy. Być może nie wystawimy swojego kandydata, tylko poprzemy którąś z kandydatur, które najprawdopodobniej lada moment się objawią. Nie objawiła się jeszcze żadna oficjalnie. Nikt nie powiedział tak, będę kandydował. W niektórych gminach naszego powiatu tacy kandydaci są, to znaczy są prowadzone rozmowy z konkretnymi osobami, także z całą pewnością ja myślę, że a ja pamiętam, że w latach 1998-2006 burmistrzem Przedborza kto był? No ja byłem. Wojciech Ślusarczyk. Ciągnie wilka do lasu? Nie. Absolutnie? Absolutnie. Czyli nie będzie powtórki? Jeżeli, no nie zdradzę wielkiej tajemnicy, no jeżeli będę miał możliwość poparcia, będę ponownie kandydował do Rady Powiatu. Gdybym pana zapytał, którzy z wójtów w powiecie radomszczańskim to przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości? Jest pan w stanie mi wymienić nazwiska wójtów? Nie. To znaczy nie, przepraszam, no pani wójt Wielgomłyn, no właśnie. Z całą pewnością, ale ponadto to wydaje mi się, że to byli wójtowie, którzy po prostu pragmatycznie podchodzili do tematu Czyli że są wójtami. Oni po prostu chcieli pozyskać jak najlepsze, jak największe środki dla swoich środowisk i współpracowali. Tablice, te promesy musieli obowiązkowo stać. Tak, tylko tak, żeby być sprawiedliwym, to za tymi tekturowymi promesami, które notabene są pewnym folklorem politycznym,
i wyborczym, które były czasem kilka razy pokazywane przy różnych okazjach, to muszę powiedzieć, że te czeki miały pokrycie. Jeżeli chodzi o kwestie inwestycyjne, to naprawdę na przykład w samorządach... chyba jest Radomsko, że trzeba do końca roku te pieniądze wykorzystać, dlatego mamy taki chaos komunikacyjny. Mamy ten chaos straszliwy. Nie tylko w Radomsku tych remontów jest prowadzonych dużo. Rzeczywiście, jeżeli chodzi o kwestie drogowe, pieniędzy było bardzo dużo, poszło dużo pieniędzy na zabytki, z tym, że ja tutaj mam pewien, powiem szczerze, niedosyt i niesmak ze względu na to, że z 28 rozpatrzonych pozytywnie wniosków, 23 dotyczyły obiektów sakralnych. To tak wygląda, jakby w powiecie w ogóle nie było obiektów zabytkowych innego rodzaju. Ja daleko, żeby daleko nie szukać, to w nie najlepszym stanie jest ratusz miejski w Przedworzu. Jeszcze mam jedno pytanie do pana. Jest pan zaskoczony, czy pozytywnie zbudowany frekwencją młodzieży w tych wyborach parlamentarnych? Naturalnie, ja w ogóle jestem zbudowany frekwencją, bo Polska tymi wyborami dołączyła do czołówki demokracji europejskich, bo jeżeli chodzi o frekwencję, to my byliśmy, no umówmy się, tak raczej pod koniec stawki. Teraz raptem się okazało, że przy tak ogromnym spolaryzowaniu sceny politycznej jednak ludzie się ruszyli z domów, ludzie poszli, ludzie zorientowali się, że naprawdę ważą się tutaj losy Polski. I co się okazało w tym wszystkim? Że młodzież nie jest tak bezmyślna, jak niektóre osoby twierdzą, że jest tylko konsumpcyjna, nastawiona na jakąś tam informatykę w najprostszym wydaniu, ale to są również myślący ludzie, którzy również obserwują scenę polityczną, obserwują to, co się dzieje, i oni też postanowili zareagować i poszli głosować. Ogromnie pocieszająca nie rzecz. Nie sądzi pan, że w pozytywnym tego słowa znaczeniu to jest niebezpieczne zjawisko? Mam tu na myśli młodzież, która głosowała, bo to są ludzie młodzi, którzy nie zapominają, którzy są konsekwentni w tym, co zrobili i na co oczekują. Wie pan co? Ja też mam bardzo duże oczekiwania w stosunku do tej koalicji, która się utworzyła. Ja odczuwałem tak duży brak demokracji. Mnie naprawdę w tych uwarunkowaniach było ciężko wręcz oddychać czasem. Coś mnie przytłaczało. Także ja również mam oczekiwania, że Polska stanie się krajem bardziej demokratycznym, że o tym, jaką człowiek zajmuje pozycję, będą decydowały kwalifikacje, a nie układy, że będziemy żyć w kraju, w którym się dba o ochronę środowiska, o edukację, o służbę zdrowia, o seniorów, również z rozbudowanym socjalem, ale z socjalem, który jest sprawiedliwszy. Nigdy nie byłem zwolennikiem urawniłowki, że jeżeli dajemy, to dajemy wszystkim. Nie, pewne kryteria muszą być. Ma pan tu na myśli program 500+ na i przykład. Od 1 stycznia 800+? Dokładnie, bo to nie jest tak, że sam fakt jakby posiadania dziecka powinien upoważniać człowieka do tego, żeby brał zasiłek. Są ludzie, których stać byłoby na wychowanie 10 dzieci bez specjalnego uszczerbku i nie widzę powodu, żeby te osoby dostawały wsparcie, ale są środowiska. Jest cała masa rodzin, które tego wsparcia wymagają i tu nie mam żadnych wątpliwości. Polskie Stronnictwo Ludowe będzie miało kandydata na prezydenta miasta Radomska? Czy nie? Czy jeszcze powiem takie szczerze, pytania? Że na chwilę obecną nie uczestniczyłem jeszcze w żadnych rozmowach w tym zakresie. Na pewno będziemy szukać. Dobrze, ale 8 miesięcy to jest dużo czy mało? Mało. Nie 8, 6. No 6 właśnie, już 6 teraz. To jest mało. Czyli póki co jeszcze takich typowych... Proszę pana, jest sytuacja tego rodzaju, że my też w Radomsku zaczynamy łapać drugi oddech. Przez poprzednią kadencję naszych władz powiatowych nie najlepiej się tutaj działo. My jesteśmy w tej chwili w fazie ponownej integracji. Jest bardzo dużo spotkań na wsiach, gdzie najprawdopodobniej w tej chwili będziemy organizować również posiedzenia wyjazdowe zarządu powiatowego z tego względu, żeby to ponownie scementować. W Radomsku jest bardzo dużo prac. Tutaj mamy naprawdę bardzo duże
bardzo duże straty. Ale mówiąc, że bardzo dużo pracy, czyli na czym ta praca ma polegać? No przede wszystkim na dotarciu do tych osób, które w jakiś sposób tam straciły z nami kontakt na pewnym etapie. A straciły dlatego, że bały się utrzymywać z wami kontakt, biorąc pod uwagę układ polityczny? Niekoniecznie. Tu były bardzo duże błędy popełnione, jeżeli chodzi o zarządzanie, o właśnie kontakt z ludźmi, o pamiętanie o pewnych osobach, bo jeżeli się kogoś raz, drugi, trzeci, czwarty nie zaprosi na jakieś istotne spotkanie, ta osoba zaczyna mieć pretensje i zaczyna się zastanawiać, o co w tym wszystkim chodzi, bo powiedzmy jest członkiem PSL-u, a nikt nie chce z nią rozmawiać. Bo ja lubię dopytywać. Konkretnie nie chciałbym używać nazwisk, ale na poziomie Radomska i powiatu radomszczańskiego znam takich osób. A to są osoby, które się w pewnym stopniu obraziły? Może nie tyle się obraziły, co czuły się, powiedzmy, pominięte. Dokładnie. I powiem szczerze, że będą to również osoby, z którymi będę rozmawiał, namawiając je do aktywnego udziału w wyborach. Bardzo dziękuję panu za przybycie, za rozmowę, za przyjęcie zaproszenia. Wiceprezes Polskiego Stronnictwa Ludowego w powiecie radomszczańskim Wojciech Ślusarczyk był dzisiaj gościem portalu Radomsko24. Jak zapewniał i deklaruje, nie będzie startował na burmistrza Przedborza. Tak, panie Wojciechu? Tak, dokładnie. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję serdecznie. Państwu dziękuję za uwagę. Do usłyszenia i do zobaczenia.